jestem Michał, mam 12 lat, jestem na obozie gracza. Moim wychowawcą jest pan Der, który jest bardzo fajnym wychowawcą. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować wraz z moim kolegą Michałem kilka różnych typów gier. Cześć, jestem Michał. Pochodzę z obozu gracza i jak mój kolega również będę z nim przedstawiał gry. No i życzę państwu miłego oglądania. Jedną z gier, w której graliśmy podczas tego turnusu, były szachy. Jest to bardzo taktyczna gra, bardzo stara. Polecamy ją wszystkich, którzy lubią logikę, myślenie. Bardzo fajna gra, ponieważ jest to przedmiot. Właściwie to przedmioty, dzięki którym przez ostatnie kilkaset lat różni ludzie mogli się dobrze bawić. W karty można grać m.in. w gry typu Remik, Macao oraz Wojna. Bardzo polecam tę grę. Sami na obozie graliśmy w Remika i w Macao. Bardzo fajnie się gra. A pewnie wszyscy, którzy kupiliście klocki Lego w sklepie i kiedy dojedziecie już do domu na przykład i otwieracie, widzicie tylko masę pojedynczych klocków. Zaś po złożeniu, na przykład według instrukcji, chociaż też według własnej kreatywności, wszystko układa się w sensowną całość. Gry Lego zapewniają bardzo dużą frajdę. Jest to gra przestrzenna, w której trzeba ułożyć dobrze klocki, żeby przejść do następnego obrazka, na którym mamy kolejny wzór do ułożenia. Jest to gra przeznaczona dla najmłodszych i ja osobiście też bardzo ją polecam, ponieważ według mnie rozwija myślenie. Wszyscy z was znają konsolę PlayStation 3, a także Nintendo Wii. Otóż graliśmy jednak na PlayStation 3 Move Sports i na Wii Sports. Bardzo polecamy obydwie konsole, ale ja jednak sądzę, że PlayStation jest lepsze, gdyż pady są lepiej wykonane, sam pomysł sportu na PlayStation jest lepszy niż sportu na Wii. Gra Monopoly wywodzi się od eurobiznesu, który jest początkiem tego typu gier. Monopoly zostało wydane w wielu osłonach i do dziś produkowane są jeszcze nowsze. Według mnie warto jest zagrać w tę grę, ponieważ daje dużo radości i jest bardzo długa. Ogólnie celem gry jest pozostanie przy pieniądzach, kiedy inni gracze je stracą. Jenga jest grą bardzo zręcznościową. Polega na zbudowaniu jak najwyższej wieży. Przegrywa gracz, który wyjmując klocki albo go stawiając na samym szczycie, zwali ów wieżę. Gra Age of Empires jest grą typu RTS na komputery, zarówno jak i gra Warcraft 3. Głównym celem tych gier jest zbudowanie własnej osady, własnego wojska oraz przetrwanie ataków wrogich przeciwników, no i atakowanie ich samych. Gra Jungle Speed, którą też graliśmy przez te półtorej tygodnia, bardzo nam się spodobała. Wykładamy różne karty, są różne wersje. I ten, kto ma taką samą figurę, albo taki sam kolor, to wszystko zależy od takich kart bonusowych. Głównie chodzi o to, żeby pierwszemu złapać totem, żeby się pozbyć wszystkich kart. Ten, kto albo źle się pomyli i złapie totem, kiedy na przykład nie było jego kolejki, albo ktoś inny przed nim złapie, ten dostaje po prostu wszystkie karty, także liczy się zręczność, szybkość i przewidywanie. Na obozie graliśmy również w Minecraft, grę, która jest właściwie bez celu, lecz ma jedno motto. Możesz robić wszystko, lecz nie musisz robić nic. Ogólnie chodzi w niej o to, żeby wydobywać różne surowce, materiały i tworzyć z nich swoje własne bazy oraz nowe miejscówki. Najlepszą grą, w którą graliśmy na tym całym turnusie, jest ów Carcassonne, którego bardzo, bardzo polecamy. Jest bardzo dużo do niego różnych dodatków, dzięki czemu gra staje się o wiele, wiele fajniejsza. Carcassonne jest grą w miarę dosyć logiczną. W grze jeszcze klocki układa się coś takiego jak puzzle. Budujemy swoje miasta, pola, ulice i wszystkie różne takie inne rzeczy. W dodatkach są karczmy,
Ogólnie bardzo polecamy tę grę, uważamy ją za najlepszą na tym turnusie. Zdecydowanie polecamy grę Carcassonne. No, przedstawcie się. Piotr Formolączewski i Cezary Pazura. Michał Kruszkowski i Michał Zgiec. Doskonale. Żółw. Cześć wszystkim. W takim razie minęło półtorej tygodnia niesamowitych przeżyć growych i tak dalej. Graliśmy w najróżniejsze gry i chciałem wam powiedzieć tylko tyle. Gry to jest coś pięknego, szczególnie gry planszowe. Odejdźcie od komputerów, pograjcie w coś więcej i nagle zobaczycie, jak wspaniale można się bawić z innymi ludźmi, wspaniale działać, wspaniale się integrować i mam nadzieję, że tak wie... Czemu wkładasz mi palec w obiektyw? I właśnie z tymi grami może być najwspanialej. Także ja życzę wam wszystkim, abyście, gdy wrócicie do swoich domów ze swoimi znajomymi, skombinowali jakieś fajne gry planszowe, czy karciane, czy cokolwiek, siedli przy stole, na świeżym powietrzu, grali, grali i grali. Świetna rozrywka. Dziękuję wam za cały obóz.